Proszę Państwa, najmilszego. Przyjrzymy sobie trailery Netflixa dzisiaj i zawsze chwaliłem Netflixa, że nigdy prawa autorskie tam się nie pojawiają przy tych, a ostatnio wszystkie, zrobiłem przegląd trailerów Netflixa i każdy jeden materiał został za ten. Prawa autorskie się wbiły. Chyba Netflix przeszedł na złą stronę mocy. I nie wiem w ogóle. No nie mogę. No to ja uwielbiam te przeglądy, kurde. Aha, dobra. Tak czy inaczej, dzisiaj sobie zobaczymy El Camino. Big Mouth, trzeci sezon, Daybreak, Top Boy, Living with Yourself, Disenchantment, Criminal, In the Shadow of the Moon, From Executive Producer, Selena Gomez, Living Undocumented, no ciekawe, In the Tall Grass, Fractured. O, Fractured to był taki film, dobra, to pogadamy sobie o tym później, a teraz... 11 to będzie za dwa tygodnie, nie? To jest porąbany serial. Ale, znaczy, że znudził mi się drugi sezon. Niestety. Ale pierwszy mnie totalnie wywalił z butów. Taki serial to powinien być dostępny, kiedy byłem młody. Ale będąc młodym nie można oglądać takich rzeczy, więc... Bskitu, tutaj jest... Dużo jest walki z poprawnością polityczną, ale to nie... No bez kitu, to jest... dla młodych ludzi to jest serial. Każdy młody powinien to obejrzeć, bo to... I'm sick of the boys objectifying us. Yeah, I feel like a dirty piece of meat. Like a slab of prime rib that knows what's what. Cousin Cheryl? I can't go back to school, and when people ask how was your spring break, I say, oh, it was fine, I had incest. I don't know, I think the word is cute. Oh, now it's trying to breastfeed. Ooh, it's got a strong latch. I think it's all the extra teeth. To jest właśnie problem, bo tam... jak to pokazać komuś? Ale mój syn potajemnie oglądał. To... Więc dobrze, bo... Więc nie muszę mu podrzucać tego. Sam odkrył. Problemy związane z dojrzewaniem... Są... No, ciężko się w tym odnaleźć, jak się jest młodym człowiekiem. To jest spoko. W ogóle polska wersja jest bardzo dobrze zrobiona. Fantastycznie. Jak, mam wrażenie, że jak polskim lektorom pozwalają przeklinać, to po prostu są hity za każdym razem. Some say you're a lost generation, but with a winning attitude, you can conquer the world. Seize the crown! I never underestimate the optimism of youth, because I believe the children are our future. So where do I see myself in the future? Crushing the apocalypse. What the fuck? Shit's about to get weird. Po co chodzi? Ciekawy w ogóle pomysł. Oliwier, zajęty jestem. Dziękuję za suba. No, nie bądź baba. Jestem ci bardzo dozgonnie wdzięczny. Myślę, że powiadomię rodzinę. People said so many bad things about you over the years. But this I can't ignore. I'm so, so ashamed. Top Boy. Have your relations suffered while you've been in prison? It's not too late to build bridges. If you've got it to say something, say it. I thought I would have achieved so much more by now, you know?
I'm 36 years old. If we do this, we're back, bro. What's happened to you, man? To już była już premiera tego, czy to jeszcze przed nami? Life is a risk. The top. It's worth losing your people. Family. Be careful, bro. A, już jest dostępne, tak? To get to the top, you have to fight for what you want. A, bo to jest serial, tak? O. Spoko. Podoba mi się, że czasami filmy są na seriale przerabiane. Tak będzie właśnie chyba z Fractured, co na końcu obejrzymy. Living with yourself. Lubię tego ziomka, tylko nie pamiętam, jak się nazywa. Morderca. You're welcome. Okay, so your heart broke. The path of life brings us many troubles. Pain, we need to talk. Sadness, humiliation. Ona się nadaje do takich depresyjnych ról, ten facet z tą twarzą. Better than ever. A better you. The best you can be. That's what I want. How do you feel? Happy. Holy shit. I woke up in a spa, went to work, and came home. I woke up in a grave, and then I walked for 6 hours to find whatever the fuck you are. Now there's two me's, but there's one life. So, what do you suggest we do? Maybe he has a brain tumor. Inoperable, I hope. He's better than me in everything. With work, with Kate. Are you seriously jealous of you? Ciekawe to może być, nie? Not unless you learned it since yesterday morning, you don't. Do you know a place that sells guns? I hate you! I am you! How can you be sure that you are you? You're a monster. Like Dr. Jekyll. Dr. Jekyll was the sane one. You mean Mr. Hyde. You should pick up a book sometime. Interesujące. Interesujące. Lubię takie dziwne idee, które normalnie w kinie by się nie przytrafiły, a Netflix je robi i to jest spoko. W ogóle pozwólcie, że coś sobie tam... Kurde, zawsze się... Często się zacinają te rzeczy, tak? Nie chcą się wczytać następne, nie wiem, czy to Państwa spotyka. A propos tego serialu 1983, słyszałem opowieści, że nie tak trudno jest wcale zrobić serial dla Netflixa. To znaczy, idziesz z pomysłem do Netflixa, jeżeli potrafisz ten pomysł dobrze sprzedać, to robisz serial. I że oni czekają na takie propozycje jakieś. Ja nie znam zbyt wielu osób, które by to realizowały. Musiał, który jakby był współtwórcą 1983, tak zrobił. Chętnie bym kiedyś posłuchał, jak opowiada o tym, jak wygląda tworzenie rzeczy dla Netflixa i co trzeba, jakie warunki trzeba spełnić. Ale podobno da się to zrobić całkiem sprawnie, więc... Bo kto wie, może będzie... A może ludzie nie wiedzą nawet. Disenchanted. W ogóle nie wszedł mi pierwszy sezon. Dużo ludzi narzekało na pierwszy sezon. Podobno drugi jest dużo lepszy, ale... Bean, my daughter. There are things beyond your understanding that you are destined for. You will be the greatest woman this... Netflix potrzebuje po prostu nowych tworów, pomysłów. 3 a.m. You ever have a nightmare and at the last second you wake up and everything's okay? Well, this isn't one of those. The entire kingdom got turned to stone.
My mom's evil, and Ofo died. Good times. Ofo, wherever you are, I'm sorry. This is heaven. Why did I waste all that time being alive? Zaproście kogoś do Netflix Polska do podcastu. No właśnie powinniśmy wcześniej, żeśmy z Borysem się umawiali, że będziemy zapraszali ludzi do podcastów. I jakoś na razie tego nie realizujemy. Nie wiem, muszę się dopytać, co tam nie. Może czasu brakuje. Kurde, żeby obejrzeć drugi sezon Disenchanted, to mam taką potrzebę obejrzenia pierwszego, a pierwszy mi tak strasznie słabo wchodził. That sounds kind of real. There's a prophecy to be fulfilled. Like mother, like daughter. I'm not like you. Stay inside, unless you want to see something really cool. Calm down, guys. Let's hide under this pile of children. We've got to save Ofo and restore Dreamland to glory. Whatever happens, we're gonna fight back together. We'll have to wing this in a dangerously half-assed manner. That's the Dreamland way. After the dragon, and may the best man slay it. Or woman. Let's not ignore women here. Ooh! No i proszę. A, The Irishman. Aha, no tak, to wiem, co to jest. W porządku. Zobaczymy, co dalej. Co dalej? Długie przerwy. Kryminal. Franchise trailer? Ach, to ten. O Jezu, to może być ciekawe. Ja lubię bardzo tego aktora. I znowu mam jego nazwisko na końcu języka i nie pamiętam. To jest masakra ze mną i z tymi nazwiskami. In the Shadow of the Moon. Grubo. It's a normal, boring shift. Too much to ask. It's like a puncture wound. Boys across town just caught two more bodies. Said both had some kind of mark on their neck. Vampire? Damn. Bodies are miles apart. How's that work? Suspect heading west across Liberty. Hello, Thomas. What'd you say? Is this where it happens? Oh. Man. Today marks the 9-year anniversary of the Market Street murders and a still unidentified suspect. Detective Lockhart, yes, hello. What do you mean it's happening again? You guys gotta see this. Philly PD. Have you seen this woman? Nice to see you again. She gets torn apart by a train and 9 years later she's back. She is priority number one for all law enforcement agencies. Ciekawe, nie? Tak widać, że z rozmachem to jest zrobione tak bardzo, bardzo ten. Te ujęcia są super. Zdjęcia są super. Have no idea what's coming. If you kill me now. Ale to ciekawy temat. Coś o podróżach w czasie. Co nie? I jeszcze wampiry też gdzieś tam są. Boże, jak dobrze, podróże w czasie i wampiry. Damn! Czego można chcieć więcej?
Oj, czy oglądałem Dom z papieru? Przestańcie mnie zarzucać tytułami, już kurde nie wyrabiam z tym wszystkim, ale... I want you to imagine waking up one morning and your father is just gone. There are people who might be your neighbors. There are people who own businesses you may not realize are here without papers. They just live in the shadows until there's a change in the law that would allow you a pathway to become a lawful permanent resident. I knew I wasn't born here. I just didn't know that not being born here was something that was dangerous. And I always have to do everything scared. Damn. How horrifying that at any moment you could be stopped, detained, and forever separated from your family. No, przy nielegalnych imigrantach, tak. Criminals, but my mom is not a criminal. She's a military wife. Zero tolerance policy has made it so that you couldn't stay here. I don't have a home in Mexico. Depending on where you're coming from, the line to get a green card is going to be... No, to jest masakra. Bo różni są ludzie, którzy przechodzą przez granicę. I zawsze się dostaje tym, którzy są dobrzy. To jest normalna sprawa. Ci, którzy robią złe rzeczy, zawsze potrafią jakoś uniknąć odpowiedzialności, która spada na ludziach, na ludzi, którzy nic złego nie zrobili. Tak zawsze tak jest. What we need to do to just be given the simple luxury of living in our home. I wasn't blessed to be born in this country, but my heart is American. No, zawsze są straszne historie. No dobrze. Jedźmy dalej. In the tall grass. Oh shit. Zgubić się na takim polu to jest chyba niezłe, tak? Did you hear that? Uch. Someone out there? O Jezus, to chyba jakiś horror będzie. Nie, nie wchodź tam. Och, Stephen King, no wiadomo. Cal? Becky! Something's not right about this. I think we should head back to the road. Becky? Travis? Who are you? What's going on? I came looking for you! What? How did you get here before? I don't know. My boy, he's lost in here too. This is nuts. It's only a field. What's happening? He went the other way. Help! Ja też takie rzeczy lubię. You can find things, but it's easier once they're dead. Oh, creepy little boy. How long have we been here? I'm not sure. That sounded like me. This field doesn't make any sense. Name one thing in here that does. Oh, fuck's sake. You think this is just chance? We're all here for a reason. Okay! Oh my god. Nie czytałem tego tak swoją drogą. Uwielbiam oglądać trailery horrorów. Są spoko. Co to jest? To jest Fractured. So, what's the story, young lady? Z Anthony Hopkinsem był taki film i z Ryanem Goslingiem. Bardzo dobry, Fractured, tak samo się nazywał. Oh, Jesus.
everybody does. Right, Dad? I nearly had you, didn't I? Since you're traveling, I'd like to do a CAT scan. Daddy's gonna take care of us. I'm gonna wait right here for you when you get out. It's been hours. You know how much longer it's gonna be. What was her name again? Perry Monroe. I'm not seeing a Perry Monroe. There hasn't been a scan since 9 o'clock this morning. So what are you telling me? They're not here. Got the whole day in front of me, not finding any Monroe. I just want to see my wife and daughter. Do you have any footage? Don't record in the treatment areas. They're under the camera. Can't see them because of the chairs. You get a better angle. You saw my little girl. You treated her wrong. All I've got to go on is your word that they were here at all. Think I'm making them up. Why would I have my daughter's scarf, but not her? There's something wrong with this place. I showed you the picture. That could be anybody. We're as concerned about them as you are. Search the hospital! Nobody needs to get hurt. I mean, he's a head case. Uwielbiam takie historie, że nagle ktoś coś pamięta i nie jest w stanie tego udowodnić i wszyscy dookoła nie wiedzą, o co chodzi. Chociaż często takie historie się kończą jakąś bzdurą wyjaśniającą to w sposób absurdalny, ale uwielbiam takie, że nagle twoja rzeczywistość się totalnie zmienia. Nikt cię nie poznaje. I myślę, wow, kurde, co się stało, nie? A potem się okazuje, że kurwa kosmici. I cały klimat szlak trafia, ale ten początek jest zawsze zacny. No, wstęp do takich historii z Somą tak było też, nie? Oh. Dobrze.